Cześć, z tej strony Piotr. Dzisiaj mamy poniedziałkowy poranek i lecimy do Europejskiej Agencji Kosmicznej, do Belgii. Jesteśmy już na lotnisku. Za chwilę wylatujemy do Monachium. No. Tu nasz zespół. Szymon, Adam i Kamil. Ostatni wchodzimy. Miejmy nadzieję, że zdążymy. Wylądowaliśmy w Monachium. Teraz mamy przesiadkę do Brukseli. Szybciej by było chyba pójść. Możemy iść na tym chodniku, ale nam się nie chce. Jesteśmy w Brukseli. Teraz czeka nas jeszcze podróż pociągiem. Gdzieś z 2-3 godziny. W sumie tak naprawdę po co my tam jedziemy? Otóż jest to wyjazd w ramach projektu Spin Your Thesis, czyli projektu, w którym testujemy nasz eksperyment naukowy na wielkiej wirówce Europejskiej Agencji Kosmicznej. Przyjechaliśmy na tydzień czasu, żeby się szkolić, móc zadać pytania naszym ekspertom oraz wyjaśnić nasze niepewności. Dojechaliśmy, jesteśmy teraz na południu Belgii. Jutro od rana pierwszy dzień naszego pobytu. Wiele będzie się działo, a więc do jutra. Cześć, mamy dzisiaj wtorek. Ekipa nasza jeszcze śpi. Jest przed 7, chociaż jest w sumie ciemno. Wszędzie jest śnieg, nawet dużo śniegu. Dobra, jest zimno, idziemy do środka. Zaraz będzie śniadanie. Po śniadaniu o 8 wyjeżdżamy do ESEC Galaxia, gdzie zaczynamy dzisiaj pierwszy dzień naszego treningu. Co i co mówicie? Przywitać się. Kończę śniadanie. Ci ogrodnikami bardziej się opłacało płacić kary za nieogarniania niż pracować. Będzie we vlogu o ogrodnikach, którzy nie chcą płacić kary. Tam masz panele słoneczne, no. Więc po prostu masz panele słoneczne. Okay, so thank you, Nigel, for solving one of our biggest problems. Is it GDArms or GDArms? GDArms it is then. We are a team of students from Gdańsk University of Technology and Northern Poland. And I would like to perform an experiment on a large diameter centrifuge in ESTEC. We're only 4 here, but actually there are more of us. Almost 20 people are helping us because we're developing a pretty let's say complicated experiments with a lot of subsystems, and a lot of things can go wrong, so we decided we need a lot of people to help us. We're kind of a, pun intended, spin-off from a Hedgehog Rexus project, which is a project on a sounding rocket which will be launched in March, I think, the current date, so stay tuned to the news. We are trying to gain a deeper insight into the conditions inside a sounding rocket. The rocket payload has to survive such conditions. And this is hard. There are both vibrations and accelerations. So that's why we decided to use exactly that. So we would use the large diameter centrifuge, or actually we would see if that's possible to use the large diameter centrifuge to recreate the accelerations of the rocket launch, and we'll see if it's possible to use a shaker to recreate the vibrations during the flight. And we would like to combine it, so we'll put in the shaker on a centrifuge. That looks pretty scary, but hopefully it will all be safe and we'll be able to measure exactly the same vibrations as the rocket has, not separated into two spectra, the dynamic and the static. Co sądzisz, Adam, o naszej prezentacji? Udało się, wzbudziła entuzjazm. W sumie większy niż zakładaliśmy. No właśnie. Niech tak będzie, zobaczymy, co będzie dalej. A więc mamy naszą prezentację ze sobą i prezentację innych zespołów. Teraz krótka przerwa, a później warsztaty z ekspertami. No way! O tak, patrz, jabłuszko. Chcesz jabłuszko? Teraz zwiedzamy Euro Space Center, czyli mamy takie Eksponaty doświadczalne ZES-y. Walki ludzi robotów? Nie, walki ludzi na Księżycu. Co? Dosyć mało wygodne to siedzenie. No, ale i co, warto było? No, było warto. Jestem zaskoczony, że wszyscy tak skaczą, bo można normalnie iść. Podobało się? Fajne to było. Jest tak lekko mi. Bluzę chyba zdejmę, co? Żeby kapsuł. Wygodny. Odważny reprezentant GDArms. To już odpatrzyłem się dobrze. Co, idziesz, Szymon? Jak patrzyłem z daleka, to się to wydawało łatwiejsze, ale no, oczywiście, że idę. Nie ma innej opcji. I na początku było bardzo ciężko, później było bardzo łatwo. Trzeba się tak zacząć sobie. Panie, minus 1 punkt tylko. Mogę już być tym astronautą. I chcę takie w ogródku, jak będę miał domek. Pierwszy dzień za nami, czas na kolację i zbieramy siły na jutrzejszy dzień. Prezentacja tych zespołów i tych z poprzednich lat i później mamy te spotkanie. Jesteśmy teraz po części prezentacji poprzednich projektów, które odbyły się w poprzedniej edycji. Jak, Szymon, uważasz? Bardzo ciekawe projekty. Co prawda nasz może nie jest tak spektakularny, bo nie wkładamy stórbek do wirówki, albo nie spodziewałem się też, żebyśmy mieli aż takie problemy techniczne jak ekipa, która miała w kapsule zrzutowej projekt, gdzie podłoże ich symulowanej asteroidy nagle zaczęło być wszędzie w tej kapsule zamiast na jej dole. Niemniej jednak pokazuje to, że problemy, które są przy okazji takich projektów, są wspólne. Dzięki tym prezentacjom i też naszym wcześniejszym doświadczeniu jesteśmy świadomi tego, na co trzeba uważać, na co zwrócić uwagę. I też myślę, że warto jednak wziąć przykład z wielu sytuacji, które opisywali autorzy tych projektów. Na uwagę na pewno zasługuje bardzo potężna kampania jakby medialna, którą zrobiły dziewczyny z Boston Bone Biologists. Myślę, że tutaj możemy wiele przykładów z nich wziąć. W sumie nawet nie opowiedzieliśmy za bardzo o naszym projekcie. Galileo to jest odtworzenie warunków środowiskowych, które są podczas startu rakiety. Dokładnie. Które to będą pomierzone w ramach projektu, który właśnie tu Szymon uczestniczy, w Hedgehogu. Wysyłamy rakietą aparaturę pomiarową, która zbada dokładnie termiczno-dynamiczne środowisko rakiety. Z kolei w kwestii tych rzeczy mechanicznych my badamy naturę częstotliwościową tych drgań, co też jest troszeczkę nowym podejściem. Wbrew pozorom nie ma na to żadnych porządnych danych nigdzie. Dlatego też po południu będziemy mieli właśnie indywidualne spotkania z ekspertem od wirówki, w której to będziemy odtwarzać część z tych danych naszych, które pozyskamy. A więc co, zobaczymy, co wyjdzie z tych rozmów. Trzymamy kciuki. Tak. Jesteśmy już po spotkaniu z ekspertami i co sądzicie? Bardzo dobrze. Najfajniejszych ekspertów, jakich mogliśmy mieć. Serio. Ale w sumie dużo niejasności nam się rozwiązało, co nie? Tak, znowu się okazuje proste. To dobrze. Taka parabola ciągle idzie. Serio. Okazuje się, że wcale nie dobrze myśleliśmy o tym, co... jak to powinno działać. Okazuje się, że jest lepiej niż myśleliśmy. Lepiej w tą stronę niż odwrotnie. No. Dokładnie. Bo jakby się okazało, że jest gorzej niż było. Serio. Było źle. No i dobrze, akurat pozytywnie na dziś. Się uda. Teraz imprezka z okazji 10-lecia programów. I tyle. Jesteśmy w ESEC Redu, w centrum stacji naziemnych, które odbierają sygnały z satelit Proba 1, Proba 2, Proba 5. Jaki cwaniak, słyszał to 30 sekund wcześniej? Nie nagrało się. Możesz powiedzieć jeszcze raz. Nie chcesz? Wróciliśmy właśnie z wycieczki z Redu. Teraz trwa spotkanie z naszymi ekspertami. Zadajemy jeszcze parę pytań, chociaż już większość wątpliwości w sumie rozwieliśmy wczoraj, które mieliśmy dotyczące naszego projektu, a później jeszcze mamy jakieś wykłady i dzisiaj taki trochę spokojniejszy dzień. Jeszcze odnośnie wizyty w Redu, zajmują się też oni utrzymaniem satelit z systemu Galileo oraz też właśnie sond Probe 1, 2, 3, Probe V. Wczoraj udało nam się jeszcze zobaczyć laboratorium, w którym bada się CubeSaty. Między innymi mamy tam komorę termiczną, wytrząsarkę. Niestety już trochę zmęczenie daje nam się we znaki. No, na szczęście dzisiaj już mamy praktycznie ostatni dzień. Jutro tylko powrót. Już dzisiaj mamy w planach tylko warsztaty z CAD-a lub z programowania. I w sumie 2 wykłady, czyli taki bardziej już luźniejszy dzień. Będziemy budowali automatykę, a jakże, do podlewania roślinek. Jak oceniasz trudność zadania? Skomplikowanie projektu 2-3/10 z uwagi na dostępne narzędzia 9/10. Ja wykorzystuję mechanizm, który doskonale znam z odkurzacza do akwarium. Mianowicie to po prostu będzie cały czas i będzie robiło duże ciśnienie. To jest po prostu wieża ciśnień. Ale genialnie. Widać, że to prawdziwi inżynierowie zrobili. Kropka w kropkę. A teraz podlejemy biedną roślinkę, która nie dostawała wody od miesiąca albo więcej. Ustawmy wartość, myślę, na coś koło 400-500 suchości. No i poczekajmy, aż zacznie działać. Podłącz serwo i czekamy, aż zleci nam woda. Nie, już leci. Paczek pięknie zarasta. I zaraz 400 przekroczy? Chociaż tej roślince to już nic po. I 400 przekroczyło i wyłączyło. Idealnie. Serio, trochę jak dzieciak z podstawówki, ale fajne. Ale kto wygrał? Team mechatroniczny. Teraz zasłużony posiłek i odpoczynek. ukończeniem mieliśmy szkolenie z komunikacji i prowadzenia promocji naszego projektu. Wszystko ładnie zostało podsumowane i na tym skończyliśmy dzisiejszy dzień, jak i cały cykl szkoleń. Jutro o 5:30 wyjeżdżamy na pociąg i tam dostajemy się do Brukseli, stamtąd już samolotem do Polski. Ostatnie dni były dla nas bardzo intensywne, jednak nauczyliśmy się wielu pożytecznych rzeczy, a przede wszystkim mogliśmy porozmawiać z ekspertami od wirówki i rozwiać nasze wątpliwości dotyczące naszego projektu. Przejazdem wpadliśmy jeszcze na szybkie frytki, chociaż no. Powiedzmy, że frytki. Szybkie frytki, długie wolne płacenie. No właśnie, 10 minut jedzenia, pół godziny płacenia. Z druneczkiem 9 minut, bez druneczka 5 minut. Na szybkiego? Tylko tak myślę, tak zrobiliśmy to tak. Dobra, poteczki zrobione, możemy lecieć. Odwiedziliśmy rynek i lecimy na pociąg, na lotnisko. Przed nami jeszcze 3 godziny podróży i będziemy w domu. Ostatnia informacja? Powiedzmy. Prawie wszyscy. I wylądowaliśmy w Gdańsku, tylko trochę osłabionym składzie. 75%. To w sumie misja udana. Kończone, 3 z plusem. Tak. I dobiegł końca ten wyczerpujący tydzień. Nauczyliśmy się bardzo wiele ciekawych rzeczy od ekspertów, z którymi mieliśmy wykłady przez cały tydzień, ale też rozwieliśmy wiele wątpliwości dotyczących naszego projektu po rozmowie z ekspertami. Dzięki temu mam nadzieję, że będzie nam łatwiej zrealizować nasz projekt i go ukończyć. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Zachęcam do śledzenia naszego fanpage'a na Facebooku. Link macie w opisie. I co? Tyle. Tydzień się skończył. Czas brać się do poważnej roboty. Cześć.